Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, które brzmi: co czyni Pan Jezus jako najwyższy kapłan? Co czyni Pan Jezus jako najwyższy kapłan? Pan Jezus Chrystus i Jego zajmowane stanowiska. Przyglądaliśmy się kilku aspektom chwały osoby Chrystusa i także kilku aspektom chwały Jego dzieła na krzyżu. Do tych stron chwały Chrystusa należy jeszcze dodać Jego chwałę w odniesieniu do zajmowanych przez Niego stanowisk i sfer działania, tak dzisiaj, jak i w przyszłości. I co czyni Pan Jezus jako najwyższy kapłan? Pan Jezus jako najwyższy kapłan. Pan Jezus jest najwyższym kapłanem i jako taki wstawia się za nami. O tym czytamy w liście do Rzymian, rozdział 8, werset 34. List do Rzymian 8:34 mówi wyraźnie, że Pan Jezus wstawia się za nami. 8:34. Któż potępia? Chrystus jest, który umarł, owszem, i zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który i przyczynia się za nami. Także list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 i 26 werset. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 i 26. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Takiego bowiem należało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Nasz najwyższy kapłan jest w stanie w doskonały sposób przyjść z pomocą tym, którzy są kuszeni. O tym nam mówi Hebrajczyków, 2 rozdział, 18 werset. Albowiem, że sam cierpiał, będąc kuszony, to może dopomóc i tym, którzy są kuszeni. Ponieważ on stał się człowiekiem, a więc jest podobny do braci, jest w stanie doskonale współczuć nam w naszych trudnościach i chwilach przeżywanych przez nas kłopotów, problemów, ponieważ jest doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Taką myśl ma m.in. list do Hebrajczyków, 4 rozdział, 15 werset. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł mieć litości nad słabościami naszymi, lecz takiego, który był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, oprócz grzechu. On dokładnie zna słabości naszego ciała, głód, pragnienie, zmęczenie. W Starym Testamencie znajdujemy dwie ważne postacie najwyższego kapłana i są nimi Aaron i Melchizedek. Aaron i Melchizedek. Co było ich zadaniem? Zadaniem Aarona było wejście do świątyni i wstawianie się za ludem dla dokonania za nich przebłagania w miejscu najświętszym. Miało to miejsce tylko jeden raz w roku i jest to opisane w III Mojżeszowej, 16 rozdziale. Jeśli zaś chodzi o Melchizedeka, to wzmocnił on Abrahama chlebem i winem po odbytej przez niego bitwie. Jest to opisane w pierwszej księdze Mojżesza i to jest pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział. 14 rozdział, 18 werset. A Melchizedek, król salemski, wyniósł chleb i wino,
a ten był kapłanem Boga Najwyższego. I dalej mamy wyraźnie powiedziane, że błogosławił Abrahama i błogosławił Boga Najwyższego. I tutaj jest 19 rozdział, 20 werset. 19 rozdział, 20 werset. Ale oto tu jest miasto, 19 rozdział, 1 Mojżeszowej, 20 werset. Raczej 14 rozdział. Tak, oczywiście, 14 rozdział, 19 werset i 20. I błogosławił mu, a rzekł: błogosławiony Abraham od Boga Najwyższego i dzierżawcy nieba i ziemi, i błogosławiony Bóg Najwyższy, który podał nieprzyjacioły Twe w rękę Twoją i dał mu Abram dziesięcinę ze wszystkiego. Czyli wyraźnie widać tą właśnie służbę Melchizedeka. Dzisiaj Pan Jezus jest najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka. I o tym mówi list do Hebrajczyków, 5 rozdział. 5 rozdział, werset 10. Nazwany będąc od Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchizedeka. Czyli jest to wyraźnie powiedziane, lecz zadania, które wypełnia, odpowiadają ofiarowaniu dokonanemu przez Aarona. I to jest też ważne. On dokonał przebłagania za nas na krzyżu i on wstawia się za nami. W przyszłości, po wielkim prześladowaniu, po wielkim ucisku, po wielkim prześladowaniu Żydów, po wielkim ucisku, wzmocni on resztkę Żydów po ich bojach, jak zrobił to niegdyś Melchizedek. On także zaprowadzi tysiącletnie królestwo błogosławieństwa, czyli tysiącletnie królestwo błogosławieństwa, w czasie którego będzie nowe przymierze dla swojego ludu izraelskiego. W tym to czasie Bóg będzie błogosławiony jako Bóg Najwyższy. Zatem mamy odpowiedź, co czyni Pan Jezus jako najwyższy kapłan. Dziękuję Państwu za uwagę.